Wikipedia była informacja, że Niemiecki Instytut Historyczny zaprasza na wykład Jana Grabowskiego o tym, że Polacy kłamią na temat historii Holokaustu, że Polacy chcą fałszować historię Holokaustu i omijać niewygodne dla siebie fakty. Ja bym chciał zacytować Państwu na początek, żeby pokazać obraz sytuacji, jak ten wykład jest zapowiadany. Wykład dotyczy prób zafałszowania historii Holokaustu, których wspólnym mianownikiem jest chęć ochrony swoiście rozumianego dobrego imienia narodu polskiego. Na przestrzeni dziesięcioleci próby te podejmowały zarówno organy państwa polskiego, jak i organizacje i ludzie od państwa niezależni. Fałszowanie historii zagłady stało się jednym z nielicznych obszarów, na którym głęboko podzielone politycznie polskie społeczeństwo jest w stanie osiągnąć trwały kompromis. W ostatnich latach do tradycyjnych terenów ataku na historię zagłady, takich jak prace badawcze, książki, publicystyka czy też muzea, dołączyły środki przekazu oparte o media cyfrowe. Przede wszystkim Wikipedia, na łamach której trwają próby przeniesienia polskiej polityki historycznej na arenę międzynarodową. Niemiecki Instytut Historyczny to jest instytucja państwa niemieckiego. Instytucja państwa niemieckiego twierdzi, że Polacy, uznając siebie za ofiary II wojny światowej, fałszują historię. Niemiecki Instytut Historyczny twierdzi, że Polacy fałszują historię, bo nie uwzględniają swojego udziału w Holokauście. Nie tak dawno kanclerz Niemiec Olaf Scholz cieszył się, że to nie rocznicę pokonania Niemiec nie mówił o tym, że Niemcy zostały pokonane, tylko mówił o tym, że Niemcy zostali wyzwoleni od nazistów. Państwo niemieckie konsekwentnie od kilkudziesięciu lat prowadzi narrację historyczną, której konsekwencje mogą być takie, że za kilka lat będziemy słyszeli na arenie międzynarodowej, że Holokaust był dziełem nazistów i wspierających ich Polaków, dopóki dzielny odpór nie przyszedł ze strony Niemców. Nie możemy poprosić pozwolić na takie fałszowanie historii. Dlatego też apelujemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby wezwało ambasadora Niemiec i wyraziło stanowczy sprzeciw wobec takiej ordynarnej, wobec polskiej polityki państwa niemieckiego. Niemcy odpowiedzialni za wymordowanie milionów Polaków organizują wykłady w Polsce mówiące o tym, że Polacy są winni śmierci Żydów. To jest niespotykana propaganda państwa niemieckiego, ale z czego ona wynika? Ona wynika z tego, że państwo niemieckie próbuje na wszelkie sposoby uciec od odpowiedzialności, uciec od roszczeń reparacji. I apelujemy do ministerstwa, by w tej sprawie zareagowało, ponieważ nie możemy zgadzać się na to, żeby fałszywa, krzywdząca dla historii propaganda niemiecka po prostu tutaj była rozsiewana. Niemcy powinni zrozumieć, że w Polsce mogą tylko przepraszać, a nie pouczać Polaków o tym, jaka była historia II wojny światowej. Powinni po prostu milczeć i zapłacić reparacje za zniszczenie naszego kraju.